robimy właśnie kostiumy do spektaklu Pokolenie P na 11 lipca. Kostiumy są robione przez wszystkie grupy społeczne razem wzięte. Mamy i prawników, i ludzi z zagranicy, i mamy jednego barmana, i mamy wolontariuszki, i mamy stylistów, i mamy krawców, i mamy oklejarzy, i mamy tych, którzy mają butelki. Wszystko po to, żeby zrobić z niczego coś. Czyli po prostu stylizujemy z torebek plastikowych na śmieci, z torebki do prania robimy sukieneczkę, lambada po prostu. To jest dla grupy I, czyli dla małych dziewczynek. Podzielone są na grupę Piotruś, grupę I i na grupę Wilk. Każdy ma inny kostium, każdy ma inną stylizację, inny kolor. Wszystko to jest zrobione po prostu z recyklingu. Prawie kończyliśmy.